Popatrz, Adam i Ewa poznali się na studiach, pokochali się. Z tej miłości zrodziło się dziecko, mają ślub, stanowią rodzinę. I w pewnym momencie między Adamem i Ewą zaczęło dochodzić do konfliktów różnych. Pewnie każdy, kto nas teraz ogląda, może sobie jakiś konflikt tutaj wprowadzić. Podłożyć. Tak, podłożyć. Ale w pewnym momencie mówią, nie, już nie mamy nadziei, że coś się poprawi. Jesteśmy tak wzajemnie poranieni, że chcemy się rozstać. I podejmują decyzję o tym, żeby się rozstać. I nagle tutaj się musimy zatrzymać, tak? No bo to jest pytanie, kto z kim się rozstaje. Rozwód jest rozstaniem między dwojgiem dorosłych ludzi. Ale rozwód nie, nie jest z dzieckiem. No tak, ale popatrz, ale tak naprawdę ja muszę gdzieś pociągnąć tą linię dalej, tak? Mhm. Czyli co mam zrobić? Mam przeciąć to dziecko na pół? Pół dziecka będzie statusiem, pół z mamusią? Mhm. Powiedz mi, co mam dalej zrobić? No jesteś psychoterapeutą, poradź. Gdzie mam pociągnąć tą linię? No to jest decyzja tych ludzi, to jest ich odpowiedzialność, to jest to, że oni muszą dać ochronę dziecku, czyli tak naprawdę dobry rozwód to jest taki, który weźmie pod uwagę dobro dziecka i jasne, będzie za zgodą. Najczęściej jednak jest tak, ja tutaj wezmę odpowiedzialność za to, co robię, że dziecko zostaje przy mamusi i ja to zdjęcie tak dociągnę do końca. Mhm. Była rodzina, a jest teraz mężczyzna i kobieta. Ale jest ciągle i nadal jest ojciec i matka. I to, co jest ważne, oni się rozstają i zmieniają swoje role z męża i żony, ale nie zmieniają swojej roli jako ojciec i matka. I dobrze by było, gdyby o tym pamiętali, bo nie zawsze o tak tym pamiętają, prawda? Tym bardziej, że trzeba chyba o tym powiedzieć w tym momencie, że to dziecko będzie czerpało poczucie swojej godności, swojej wartości w oparciu o obraz rodzica, który w sobie nosi, zarówno ojca, jak i matki. I bez względu na to, czy jest z matką w tym momencie, tak jak tutaj na zdjęciu, tak, czy by było z ojcem.